się włącza z małym opóźnieniem, dlatego zawsze czekam, aż zaczniecie mnie widzieć. Już wiem, że mnie widzicie. Cześć wszystkim, z tej strony Plaga. Zaczynamy kolejny odcinek z gry Kolony Survival. Jeżeli ktoś się zastanawia, co to za save, to nie jest save z live'a, to jest mój save. Dużo osób w komentarzach pyta, gdzie jest ten zamek, co stał tutaj? Dlaczego tam stoi dopiero zalążek zamku? Otóż chodzi o to, że na live'ie gram na innym save'ie, a na odcinkach gram na innym save'ie. I dzisiaj zajmiemy się rozbudowywaniem tej wioski. W ogóle wyczytałem w waszych komentarzach, że jak się kopie trawę, to wypadają ziarna. I sprawdziłem to. I rzeczywiście wypadają. Bardzo rzadko, ale jednak. I dlatego właśnie teraz wszyscy wieśniacy mają ziarna i wszystkie pola są zaorane. Patrzcie, wystarczy zrobić coś takiego. Kopiecie, kopiecie, kopiecie sobie, tak. Kopiecie, 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 kopiecie. O, i dostałem saplinga jakiegoś. Może to nie jest ziarno, które chciałem dostać. Poczekajcie, tu sobie wrzucę dosłownie jeden i zobaczycie, że zaraz się zrobi z tego dwa. O, już jest dwa. Widzicie? Widzicie, jak miło? No po prostu rewelacja. Teraz już są trzy. I tak dalej, i tak dalej. I tak to się po prostu robi. Tak się to robi. Właśnie. I później sobie zasypujecie to i kopiecie jeszcze raz. I ja tak dzisiaj siedziałem parę minut dosłownie i wykopałem sobie bardzo, 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 bardzo dużo różnych fajnych rzeczy. A dzisiaj, żeby ten odcinek był troszeczkę clickbaitowy, ale nie do końca tak bardzo clickbaitowy, tak troszeczkę clickbaitowaty, to dzisiaj zbudujemy sobie katapultę. Tak naprawdę w tej grze nie do końca są katapulty. No naprawdę to ich nie ma w ogóle, ale ja sobie zbuduję katapultę, tak żeby wam pokazać, że jestem bardzo kreatywny i mogę zbudować coś fajnego, a poza tym, żeby to wrzucić w miniaturę i żeby ludzie myśleli, że zbudowałem coś nowego z nowego update'a, a tak naprawdę to nie, to nie ma w ogóle żadnego takiego update'a. Więc jak ktoś takie akcje lubi, to może zostawić lajka i napisać też, że popieram takie akcje, Plaga, świetny pomysł, super. No, tak możecie zrobić. Nie musicie wcale, ale możecie. Dobra, to mi się jeszcze przyda. Myślę, że możemy zrobić tak, że koła... A jakby z metalu zrobić koła? Z tego jakbym zrobił tak koła trochę jakby? Zrobiłbym coś takiego, że to jest niby koło. O, coś takiego. Nie tu. Tu. To będzie taka konkret katapulta, taka wiecie, popierdzielona maszyna wojenna. No w sumie nie do końca to będzie wyglądało chyba jak katapulta, ale spróbujmy. Spróbujmy, dlaczego by nie. Myślę, że na tym, na miniaturce to powinno wyglądać legitnie, nie? Powinno. Tak mi się wydaje. Tutaj taka decha łącząca, pyk. Tu kolejna decha. Raz, dwa, trzy, pyk. O. Czy to... Oj, za dużo dałem troszeczkę. Troszeczkę za dużo dałem. To nic. Zrobimy tu. O, widzicie? Będzie to wyglądało jak katapulta? Na pewno. Na pewno będzie wyglądało jak katapulta i na pewno będzie tak, że ktoś się nabierze i wejdzie w ten filmik, będzie myślał, że jest nowy update i jest katapulta. Znaczy, tak naprawdę to nie jest clickbait, bo zbudowałem tą katapultę, tylko że troszkę was oszukałem, bo nie ma czegoś takiego jak katapulta w tej grze, tylko ja sam ją wymyśliłem. Sam. A jakby kiedyś zrobili takie katapulty, to wtedy powiecie, o, Plaga był pierwszy, on już dawno zrobił katapultę. Teraz to trochę słabo, że dodaliście tak dopiero teraz. O nie, zepsułem moją katapultę, bo ona musi mieć środek przecież. To dobrze wtedy sobie policzyłem. Bardzo dobrze sobie policzyłem, tylko troszeczkę schrzaniłem. Czekajcie, to troszkę jeszcze mi zajdzie z tą katapultą. Ona musi być mieć środek taki, środkowy musi mieć środek. Wiecie, o co chodzi. Rozumiecie, o co mi chodzi. Dobra. Pyk. Taką legitną tą katapultę trzeba zrobić. Jakby. Ej, siomeczki. To moja katapulta, nara. Okej. To sobie usuniemy, to one już nie będą wiedziały, jak wejść na górę. I na pewno będą bardzo zadowolone z tego powodu. Zrobimy coś takiego. Tak. W tą stronę też jest wyśrodkowane. Jest. No i git. I o to chodzi. Ta ta ra ta 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 ta. Ra pa 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 ra pa pa. O, widzicie? Pyk. O. I możecie napisać, że szanujecie takie bejciki. Może akurat tak ktoś napisze, kto wie. Sam z siebie może ktoś tak napisze. Uzna, że o, Plaga dba o to, żebyśmy się nie nudzili i wrzuca takie bardzo fajne te miniaturki tutaj. Nie tylko miniaturki, tematyczne odcinki. To nadal jest, że niby metal to jest, no nie? Teraz musimy zrobić sam katapultowy teges. Jak zrobić katapultowy teges, żeby wyglądał jak z katapulty? Na razie ta katapulta, no, powiem, że całkiem legitna.
Całkiem legitna. W sumie wiem już, jak zrobię katapultowy teges. Wystarczy zrobić tak. To będzie taki, może trebusz trochę też, ale nie do końca. Na, 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 na. Pyk. Pyk. O. I tutaj, tu już musi być jakiś ten. Wisiał będzie jakiś kamień tam, czy coś. Wiecie, o co chodzi. O. Katapulta powinna być chyba bardziej tak na sznurek, nie? Ale nie musi być przecież. Możemy zrobić coś takiego. Pyk, pyk. No! Jakby katapultowe, nie? O, i to spada na dół sobie. To se walnie na dół. A tu wystrzeli coś. I będzie totalnie legitna katapulta wymyślona przeze mnie. Jak zrobią update'a z katapultami, to wiecie, że to ja wymyśliłem, a nie oni. Tak naprawdę. Umawiamy się tak, ok? Dobrze. Jakoś tu trzeba zrobić to też rozsądnie. Na przykład coś takiego. I coś takiego. I tutaj trzeba dać kamyk. O, i tym kamieniem strzela ta katapulta. I to tak sobie leci, no nie? I teraz, o, normalnie sobie można tak spojrzeć na to i powiedzieć, o, rzeczywiście zbudował katapultę. Nie wygląda to do końca jak katapulta, ale trochę jakby tak. W domyśle to właśnie jest katapulta. I myślę, że, o, jak będzie na miniaturze coś takiego, to wszyscy pomyślą, wow, katapulta, rzeczywiście ziomek zrobił katapultę, ale ja muszę to zobaczyć. Później wejdzie, dowie się na początku filmu, że to była taka troszeczkę jakby ściema, ale nie do końca też, bo w sumie to zbudowałem i wiecie, no. Ja was znam. Dobra, zajmiemy się budowaniem monet dzisiaj. To jest bardzo ważne zagadnienie, żeby monety zaczęły być produkowane tutaj, bo chcemy zrobić wreszcie ten sklep głupi. Głupi sklep. To, mint. Mincik potrzebny jest. Mincika położymy tutaj. Gdzieś, na przykład tu, pyk, dzień dobry, potrzebujemy jednego pracownika, pyk, zarekrutowany i potrzebujemy zbudować sklep później, tylko że najpierw trzeba poczekać, aż oni zrobią parę monet, a tu troszeczkę jednak zejdzie, żeby zbudowali parę monet, więc w tym czasie możemy dostawić jeszcze jedno pole, nigdy za dużo pola, pól musi być dużo pól musi być, o, krejty potrzebuję, pyk, tu sobie walniemy krejcika. Hopsa, lala. O, nie wiem czemu się nie dało tego zrobić przez chwilę. Pochodnie. Nie to. Co ja zrobiłem w ogóle? Chodziło mi o pochodnie. O. Pochodnia. Teraz zrobimy sobie wet farmera. Pyk. I hopsasa. Tralalala. Lala. Fajnie. I tutaj kolejną farmę, akurat się zmieszczę się przed drzewem. Occupied, gdzie jest Occupied niby? Te, no to jest jakaś ściema, że co, że to drzewo przeszkadza? To w ogóle drzewo nie powinno przeszkadzać, bo jest obok. Może chodzi, że te nad nim są bloki jakieś, czyli po prostu były te jakieś liście nad drzewem. Były liście nad drzewem i dlatego nie dało się postawić farmy. Na bank o to chodziło, na bank, okej? Okej, rekrut, pyk. I mamy bardzo dużo kolonistów dodatkowych. Teraz przydałoby się zrobić jeszcze kilku minerów. Dosłownie paru, tak ze trzech dosłownie. Myślę, że to będzie wystarczająca ilość. To potrzebuję. Pyk. W sumie to więcej tego. 176, to jest całkiem dużo. I muszę też zrobić skurczybyka, co będzie las hodował, żeby miał drewno za darmo. To by mi się bardzo przydał. Bo... Nie wiem, czy wiecie, ale da się tak zrobić. Na pewno wiecie. Da się tak zrobić, że zatrudniacie sobie Przemka Wieśniaka, który będzie sadził drzewa, ścinał drzewa i będę miał drewno tak naprawdę bez potrzeby chodzenia do lasu. Tylko co ja bym tutaj dodał? Zwykłych mamy ilu? Dwóch mamy zwykłych. Mamy węglowego. Nie mamy tego i tego jeszcze. To tak, bierzemy minera i bierzemy jednego... Tak? Dobrze patrzę. Tutaj jest to. Tego nikt nie kopie. I tego nikt nie kupie. I jest super. Rekrut. Pyk. Fajnie. O nie, chyba już nie mam łóżek. O, łóżka się skończyły. Jaka szkoda. Jak to się mogło stać? A ja mam łóżek pełno, przecież tylko wystarczy je położyć. Go. Ale w sumie mógłbym tego jednego jeszcze minera tutaj zrobić. Tylko jakiego?
Miner. Ze złotem jest tutaj jeden. Dwóch mają zwykłe kamienie, to ja wezmę trzeciego ze zwykłym kamieniem. Niech on sobie zapierdziela. Bo zwykłych kamieni przyda mi się bardzo dużo. Może nie na odcinek, bo na odcinku bardzo dużo nie buduję. Ale poza odcinkiem, jakbym sobie chciał troszkę ten zamek wykończyć, to troszeczkę kamieni zajdzie na 100%. Na bank. Na bank. Tak będzie. No, moja katapulta stoi. Jakby jakieś zamki pobudowały sobie zombiaki, to wtedy ja je rozwalę z katapulty. Bo jestem takim właśnie wspaniałym przywódcą tutaj, że jestem w stanie takie rzeczy robić. Dobra. W ogóle zrobimy taką dopierdzieloną tą kolonię. To nie będzie kolony survival. To będzie kolony ten, wygrywal. Że wygram tu wszystko, że tu żaden zombiak nie będzie miał szans. A jak zrobią aktualizację i wejdą jakieś wielkie potwory, to ja i takie rozwalę. Bo i tak nie będą miały szans. Tak czy siak. To już wiemy. Ej, coś tak widzę, że wam troszeczkę jakby tam obraz przeskakuje dziwnie jak biegnę. Widocznie coś z tą grą jest jeszcze nie tak, bo jak poszedłem do zamku, to coś tam zaczęły się te wczytywania straszne dziwne robić. Dobra, dwóch miałem zatrudnić, okej. Okej, i zrobimy sobie ziomka skurczybyka, co będzie w lesie siedział. I myślę, że tutaj na tej polanie możemy sobie zrobić ziomków skurczybyków z lasu. Chodź. I Forester się tu nazywa. Nie wiem, czy on też na 10 robi. Może też. A jakby się dało więcej? Nie da się już więcej. 10 to jest maksymalne. Tak, tak. Okej. Okay. Okej, zrobimy sobie dwóch ziomków Foresterów w takim razie. Tych takich richów. Richów Foresterów z mody na sukces. I oni będą napierdzielać nam tutaj w drewno. Napierdzielanie w drewno to jest to, co robią Foresterzy. Właśnie. Tu sobie zrobimy to. Potrzebuję jeszcze jedną pochodnię. Pyk. Pyk, pochodnia. I potrzebuję siekiery. Dwie. Tak, tak. Teraz zatrudnimy naszych foresterów. Pyk i go! I oni są zatrudnieni, są zadowoleni, będą pracowali, ja będę miał drewno gratis. A tym brakuje trochę tych. Ojejku, znowu im ziarna brakuje. To niedobrze. Nawet bardzo niedobrze. Trzeba coś z tym zrobić. Czy ja mogę już wybudować sklep? Chyba powinienem móc już. Monety są. Dobra, co potrzebuję do sklepu? Planks i stone bricks. Stone bricks, planks. I go, jedziemy ze sklepem. Postawię sklep. Zatrudnię pana sklepikarza i postaram się kupić więcej ziaren. Może się uda. Może się uda to ogarnąć właśnie. Kto wie. Pa. Sklepik zrobimy tutaj. Na razie. Później kiedyś zrobimy gdzie indziej. Tego nie potrzebujesz w ogóle. Potrzebujesz to. Wet seedów. Na razie kupuj. Nie no. Ile tam potrzeba? Z 200 ich kupić? Z 200 powiedzmy, że kup. Zatrudnimy ziomeczka. Bardzo dużo kolonistów przybyło, 25 kolonistów już mam. Coś czuję, że moi strażnicy tam mogą mieć problem z upilnowaniem wejścia. Może tak być, wcale nie musi, ale może tak być. Okej, ja im trochę pomogę z tym ziarnem, żeby coś się tutaj jednak działo. Czy ja zbieram w ogóle jakiekolwiek ziarna? O, zbieram. Okej. No i tak się zasypuje i się kopię jeszcze raz. I tak w kółko. I tak w kółko. A jak widać, to wcale za wiele nie daje. A ciekawe, czy te końcowe tylko mi nie będą dawały. Ale jaja. Na razie dał mi. No albo nie dał. To jednak jest losowe. Myślałem, że konkretna kratka może daje ziarna. Ale nie. To jest po prostu losowe. Czyli trzeba latać to mi z powrotem i wtedy parę ziaren wypadnie. Ale niedużo też. Więc no, trzeba się narobić troszeczkę, jak widzicie. Naprawdę dużo się trzeba narobić, żeby mieć jakieś normalne ilości tych ziaren. Dlatego się tego nie opłaca po prostu robić. Lepiej mieć sklepikarza skurczybyka, który zrobi to za was. I dobrze, niech robi. No i super. Widzicie, jak ładnie? I jest super cacy. Myślę, że tego typa od mąki można zrobić drugiego, bez problemu. I tego typa piekarza też można zrobić drugiego, bez problemu. I tak właśnie zrobimy. Niech typo od mąki będzie jeden jeszcze i typo od pieczenia też niech będzie jeszcze jeden. Będziemy mieli bardzo dużo tych wieśniaków. Bardzo dużo. Czy tutaj mogą tak sobie pracować? Troszkę tu będzie tłok, ale nic złego. Z tego nie wyniknie przecież. Go! I mamy 515 żarcia. Mamy swoją katapultę. Działająca katapulta oczywiście. Zbudowałem działającą katapultę. To jest dobry tytuł. Dobry tytuł! No bo ona działa, nie?
Działa odstraszająco na ewentualnych wrogów. Myślę, że to jest jej działanie głównie. Głównie właśnie ona działa w ten sposób, że działa odstraszająco. Możemy się tak umówić. Myślę, że legitnie to brzmi. Jak ktoś jest za tym, że to jest legitne, to może zostawić komentarz. Legitna katapulta i każdy będzie wiedział, o co chodzi. To będzie takie grono wtajemniczonych tylko. Okej, okay. Jak widać, troszkę zombiaków się pojawiło. Tam biegnie już 4. Tu się parę zrespiło, tam kolejne 2 jeszcze się zrespiły. Tu 2 dobiegają, tutaj jest jeszcze 1. Nie jest jakoś super arty dużo, ale myślę, że z czasem będzie ich coraz więcej. I ciekawe, czy oni sobie poradzą, bo jak sobie nie poradzą, oczywiście ja im pomogę, więc nie ma lipy. Ale zastanawiam się, czy nie będzie trzeba dostawić po prostu więcej tych łuczników. Gdzieś tutaj na górze. Wtedy bym postawił troszeczkę wyżej ich. Na pewno nie w tym samym rzędzie, bo jak stoją w tym samym rzędzie, to strzelają... O, tak jak oni do jednego zombiaka. To już teraz jest problem z tym jednym rzędem, widzę. O, ten już nie strzelił. To nie jest tak źle. Czy strzał? Strzały się kończą! Ja pierdzielę. To już strzały. Pyk. Muszę im zrobić strzały. Ziomki. Ale by było, jakby strzały się skończyły. Ja pierdzielę. Dopiero by był fail, no nie? Byłby straszny fail. Bardzo dużo fail by było. Przegrywałbym strasznie tutaj. Okropnie. Nie no, sporo tych zombiaków. Teraz to już naprawdę duże grupy idą. Ciekawe, czy sobie poradzą. To jest bardzo ciekawe, czy oni sobie w ogóle poradzą z tymi zombiakami. No na razie podchodzą takie pojedyncze sztuki, ale jak oni się tutaj wszyscy zestakują, to już będzie troszkę więcej jednak. Nawet dużo więcej. Tam już idą po 2. O, teraz jak wbiję, to chyba z 6 na raz. Patrzcie, tu tych 2 trzeba zabić. Oho, już nie trafiają. Dobra, ja już pomagam, bo oni już nie trafiali. Bardziej, że te zombiaki próbują wskakiwać na mur. To już w ogóle. Wow! Normalnie by sobie nie poradzili, ale jaja. To już zombiaków jest za dużo. Kolejna miniatura by była i tytuł. Za dużo zombiaków, strażnicy sobie nie radzą. No, to też by było takie shocking. Ale bardziej shocking jest działająca katapulta. No scam 100% legit. Ale to już jest w domyśle. Tego nie napiszę, bo byście się kapnęli, że to scam. Bym napisał, że no scam. Bo wy wiecie, że ja lubię sobie żartować. Tak by było. Na pewno. No chyba ten większy kryzys mamy za sobą. W zasadzie jedyny kryzys. Wtedy jak się tak zestakowały, to było trudno. Wyglądało, że sobie nie poradzą. Ale już wygląda okej. Okay. Już teraz jest spoczko. Jest naprawdę spoczko. Nie wiem dlaczego oni skakują na ten mur. To jest głupie. W sumie jakbym tutaj postawił jeszcze po jednym, to by nie wskakiwali na mur pewnie. Bo nie widzieliby w tym sensu. O, i tutaj też mogę postawić. I teraz już jest bezsensowne wskakiwanie na mur. Więc zombiaki pewnie nie będą wskakiwały na mur. Będzie super wypas wszystko. Mhm. Będzie działać. Na pewno. Na pewno. Jak z jedzeniem? 476, czyli troszeczkę spada. Najważniejsze, żeby tamci zaczęli robić to jedzenie i chyba będzie w pożądalu. Będzie nawet bardzo w pożądalu. Tak mi się wydaje, że tutaj bez lipy sobie poradzimy. Bez lipy. Co mógłbym jeszcze tutaj dobudować? Tego Linseed Oila. Ale najpierw musimy wykupić parę ziaren. Jak wykupię parę ziaren, to wtedy sobie kupimy te nowe rzeczy do flaksu. Wow, ile wieśniaków! Ja pierdzielę! Jakie gromady wieśniakowe! Łohohohohoho! Że tak powiem. No, nieźle. Nieźle to wygląda. Bardzo dużo zombiaków, znaczy wieśniaków, ziemniaków. Ziemniaki, wieśniaki, zombiaki. Bardzo ładna robota, bardzo. Niech teraz tylko zaczną robić dużo chleba, bo w sumie mąki jest trochę więcej niż bym potrzebował i tego też jest dużo. Ziaren jest za dużo i mąki jest za dużo. Czyli jak będziemy mieli teraz typa od mąki i typa od pieczenia, to powinno być tak, że to się już zrówna. Czemu on tak dziwnie chodzi? Nie mógł iść tędy? On poszedł tu, wrócił się, poszedł tam i tam. Bez sensu! Nie umie chodzić, typo. Panowie lasowie. Co? Już wyhodowali pierwsze drzewa. Jak oni to szybko robią? Czy to jest niemożliwe? Jak oni szybko wyhodowali drzewa? W jeden dzień wyhodowali drzewo. To niezłe tempo. Ja myślałem, że to trwa trochę dłużej. To wyrastanie zboża trwa 2-3 dni mniej więcej, a wyrastanie drzewa trwa 1 dzień. To... Legitne. Bardzo legitne. I oni już ścinają? Tak, oni już ścinają. No to już w ogóle wypas. Dobra, produkcja żarcia została zwiększona bardzo mocno. Pytanie tylko, czy
rzeczywiście będą nadążać, bo też dużo pracowników doszło, prawda? Ale chyba jest okej. Chyba jest okej i widzę też, że ten jedzenie, mówię, że złoto mi znika, więc na pewno ten typ okupuje dodatkowe ziarna. Tylko tak, czy tego złota nie jest za mało? Nie wiem, czy by się drugi ten ziomek od złota nie przydał. Ale to chyba już wtedy przesadę. A on nie ma pieniędzy. On próbuje kupować i nie ma pieniędzy. I to właśnie jest ten problem. Że nie ma aż tyle złota. A samego złota, gold ingotów jest chyba w sam raz. One cały czas przybywają, mi się wydaje. Zaraz zobaczymy. Ten, żeby końce skończył robić. Ziom. Daj parę końców, no. No i się nie dowiemy. Nie dowiemy się za prędko. Okej, on odnosi. I z 5 zrobiły się 7. A tutaj jest dalej 23. Więc spokojnie można by chyba drugiego dostawić. Tak sobie myślę, że na luzie. Potrzebujemy złoto. Dobra. Dobra. I rekrutujemy kolonistę. I on sobie tu przyjdzie i będzie napierdzielał. Bardzo ładnie. Bardzo w porządku. Panie kolonisto, proszę bardzo, zajmij się produkowaniem złota, a raczej monet ze złota, złotych monet, które będziemy wymieniać na ziarna, bo widzę, że tu ziomkom bardzo ziarna brakuje. Oj, bardzo. Kurde, ja też muszę popracować troszeczkę. Nie może tak być, że cały odcinek w ogóle nie pracuje. Musi być tak, że ja troszeczkę jednak się przykładam do rozwoju tej kolonii, bo jak się nie przykładam, to jest totalna lipa. Znaczy, moglibyśmy poczekać po prostu, ale po co mamy czekać, jak możemy troszkę się przyłożyć do tego rozwoju. No super, całe jedno ziarno mi wpadło. Aha, nadal jedno. Nadal jedno, dwa ziarna, wow, super, świetnie, trzy ziarna. No teraz to już lecą normalnie, ale wcześniej to było żenujące. Żenujące ilości po prostu lecą tego ziarna. Ajajajajajajaj. 28 kolonistów, ja pierdzielę. To naprawdę będą hordy zombiaków. Hordy zombiaków. Trzeba zrobić dodatkowych strażników. To jest bardzo potrzebne. I trzeba ich tak poustawiać, żeby nie byli w jednej linii, tylko żeby byli tak trochę za sobą jakby. To wtedy może nie będą strzelali do jednych zombiaków. I może będą troszeczkę efektywniejsi. Może. Może. Ale to nie wiadomo. W sumie mógłbym to zrobić teraz. Póki jeszcze dzień trwa i nie ma ataku zombiaków. No i 6 ziaren tylko mi wpadło. Ja pierdzielę. Się w ogóle nie opłaca. Czy opłaca się, bo jest za darmo, no ale kurde, długo schodzi. Długo schodzi bardzo ze zrobieniem tego. Co? Jak to się stało, że mam mniej ziemi niż wykopałem? Bez sensu. Bez sensu coś się musiało zaciąć. Dawaj seedy i pomagamy ziomeczkom. Chociaż chyba oni się wyrabiają. Coś tak czuję, że teraz jak mamy więcej hajsu, to ten ziomek, no, bardzo szybko pewnie kupuje. Dobra, ten się zaciął, bo już jednak nie ma. Daj im dorzucę. Trzymaj ziom. Teraz masz. No i cacy. I całe pola... O nie, nie całe pola. Oni tutaj wybrali i już nie mają czym sadzić. To jednak jest nadal słabo. Jednak jest nadal bardzo słabo. No, z tym ziarnem to powiem wam, że słabizna. Słabizna. Dobra. Dostawiamy panów strażników. Tak naprawdę tych troszeczkę pozmieniamy jakby. Bo jednego damy tutaj już. Tu. Tego zabierzemy, żeby on sobie poszedł tam na górę. I kolejnych będziemy dawali coś takiego tutaj i powiedzmy, że tutaj. Nie wiem, czy on będzie strzelał. Może tu go dam? Nie. Nie bardzo. Albo tu. Dobra, na razie damy w ten sposób, że tu będzie dwóch, tu jeden i tam jeden. I może oni jakoś będą sobie współpracowali w miarę. Pyk! Pyk! I dwóch kolonistów dorzucamy. 30 kolonistów mamy już. 30 kolonistów! Strasznie dużo. Bardzo dużo. Bardzo, bardzo dużo. Jedzenia jest 600, czyli przybywa. Bo ostatnio, jak patrzyłem, było w okolicach 500. 620. Bardzo, bardzo dużo tych chlebów robią. Wydaje mi się. No. Chlebów 46. Jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Dobra. To będzie tyle w tym materiale. Jeżeli wam się podobał, łapa w górę, zostawcie komentarz. Pamiętajcie, że katapulta jest legitna. Ona rzeczywiście działa, działająca katapulta i działanie jest takie, że odstrasza wrogów, więc dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć!